Postanowiliśmy wesprzeć polską edukację o niezbędny komponent, komponent edukacji zdrowotnej. Powołałam zespół we współpracy z państwem ministrami, który przygotuje założenia i podstawy programowe do nowego przedmiotu, który będzie nazywał się edukacja zdrowotna. Przedmiot ten zastąpi dotychczasowe WDŻ, natomiast będzie przedmiotem holistycznym, znacznie szerszym, ponieważ chcielibyśmy, by do tematu ochrony zdrowia, profilaktyki podejść szczególnie poważnie. Jeżeli nie zacznie się tej edukacji już w szkole, to potem będziemy oglądali społeczeństwo coraz bardziej nieświadome, jak zapobiegać chorobom, jak przeciwdziałać skutkom chociażby braku ruchu, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Będzie to przedmiot, który będzie zawierał w sobie komponenty zdrowia psychicznego, jakże dzisiaj ważnego i często postulowanego i przez młodzież, i przez nauczycielki i nauczycieli, i przez rodziców. Zdrowie fizyczne i odżywianie. Ten komponent to Ministerstwo Sportu. Profilaktyka, Ministerstwo Zdrowia, a także problemy uzależnień. Oraz oczywiście kwestie dotyczące edukacji seksualnej i wiedzy o człowieku. Edukacja zdrowotna w szkołach pojawi się 1 września 2025. Rozpoczynamy teraz, żebyśmy byli gotowi na ten 1 września. W tej chwili powstał zespół, który wypracuje zarówno podstawę programową, programu, który będzie realizowany zarówno w szkołach podstawowych, jak i w pierwszych, drugich klasach szkół ponadpodstawowych. W szkołach podstawowych będą to klasy 4-8. Wypracują zarówno liczbę godzin, jak i podstawę programową. Bo dzisiaj też musimy zaufać ekspertkom i ekspertom. I wiemy, że to oni będą tymi, którzy pokażą nam, jak najlepiej ten program skonstruować. Zdecydowaliśmy się na ten szeroki zespół międzyresortowy, żeby mieć pewność, że każdy z komponentów jest odpowiednio zadbany. Edukacja zdrowotna, jak wspomniałam, zastąpi WDŻ, a eksperci zaczną pisać podstawę programową i wraz z pracownikami ministerstwa przygotowywać całą zmianę. Zmiana obejmie również kształcenie nauczycielek i nauczycieli. Stąd też ten wydłużony czas, żebyśmy wiedzieli, że nauczyciele będą gotowi do nowego przedmiotu. Zadbamy o studia podyplomowe, zadbamy o kursy dla nauczycielek i nauczycieli, ale przede wszystkim zadbamy o to, by młode osoby w szkole dostawały tak bardzo im potrzebną wiedzę na temat zdrowia psychicznego, na temat odporności. Przedmiot będzie oczywiście poddany konsultacjom społecznym szerokim, tak żebyśmy wszyscy mieli świadomość, w jakim kierunku będzie zmierzało Ministerstwo Zdrowia. Pierwsze informacje pojawią się na naszej stronie prawdopodobnie do końca czerwca, kiedy już eksperci wypracują podstawowe założenia, a konsultacje publiczne odbędą się we wrześniu lub październiku tego roku. To zależy od tempa pracy. A 1 września nowy przedmiot, równolegle przygotowanie i doskonalenie nauczycielek i nauczycieli. Szanowni Państwo, dla rządu premiera Donalda Tuska kwestia młodych ludzi i kwestie zdrowia są absolutnym priorytetem. Dlatego podejmujemy te działania, mając świadomość, że powinny być podjęte już dawno i mając świadomość, że polska młodzież zwyczajnie potrzebuje rzetelnej wiedzy. My tę wiedzę dostarczymy bezstronną, kompetentną, dzięki świetnym nauczycielkom i nauczycielom i bardzo dobrej, szerokiej podstawie programowej. Wczoraj został powołany zespół i zaczyna pracę na początku przyszłego tygodnia.